pacjenci często nas pytają, jaka jest różnica pomiędzy krótkowzrocznością a nadwzrocznością lub dalekowzrocznością. Pacjent, który jest krótkowidzem, zwykle bez korekcji widzi dobrze z bliska. Oczywiście zależy to od ilości dioptrii, które mamy. Jeżeli pacjent ma minus 2-3 dioptrii, to powinien dobrze widzieć na wyciągnięcie ręki. Jeżeli pacjent ma minus 10 dioptrii, to już będzie trzymał ręce w tej odległości, aby widzieć ostro. Oczywiście im więcej dioptrii, tym bliżej trzymamy ręce, czy tam książkę, czy telefon obok oczu. Będąc nadwzrocznym, to też w zależności od wieku i w zależności od wady, od wielkości nadwzroczności, widzimy jeszcze dobrze do dali i powoli może nam się rozmywać bliż. Jeżeli mamy dużą wadę nadwzroczności, to bez okularów, bez soczewek kontaktowych nie widzimy ani dobrze do bliżej, ani do dali. Mając astygmatyzm, tak samo obraz jest rozmyty i z bliży, i z dali. Zwykle jest to obraz, który jest przeciągnięty, który mają, widzimy litery lub obiekty, które mają obok cień, można to tak nazwać. Wtedy w każdym z tych przypadków należy wykonać dokładne badanie okulistyczne, aby dokładnie zdiagnozować i zmierzyć wadę wzroku.